Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację. Ostatnio właśnie tak jak koleżanka powiedziała, mówiłam, dlaczego kocham ludzi. Ja kocham ludzi, bo na ludzi i na człowieka można zawsze liczyć, tak? Na wszystkich razem każdego z osobna. Dzisiaj nauczymy się liczyć do trzech na tego człowieka. A na czym to polega? Właśnie na tym, że człowiek jest jeden, jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju, bez względu na to, w jakich warunkach, w jakiej wielkiej grupie jest. Każdy jest indywidualistą. I to trzeba uszanować. To jest ten numer jeden, o którym zawsze powinniśmy pamiętać i którego powinniśmy się na pewno uczyć. Tak? To, co jest piękne u człowieka, w ogóle u ludzi, to jest to, że my, mimo że jesteśmy tak różnorodni, podświadomie lub bardzo świadomie dążymy do tego, żebyśmy byli jednością. Oczywiście przeszkadzają nam różne dwoistości, które pojawiają się właśnie w naszym wspaniałym mózgu. Bo nasz mózg jest podzielony tak z grubsza na dwie części. Lewa część nam mówi, jacy powinniśmy być poukładani, co powinniśmy robić bardzo skrupulatnie. Natomiast prawa część mózgu otwiera nam horyzonty. Zdejmuje wszelkie granice. No szybko to lecie faktycznie dzisiaj. Natomiast w sercu, słuchajcie, też mamy pewną dwoistość. W sercu według takiej anegdoty indiańskiej mieszkają dwa wilki. Jeden jest dobry, drugi jest zły. Wygrywa zawsze ten, którego my karmimy, tak? Któremu dajemy jeść. Natomiast w zależności od tego, co dajemy jeść. Jeżeli to jest mało fajne jedzenie, ale tylko pięknie wyglądające. Jeżeli to są takie mało fajne emocje, frustracje, to będzie zawsze zwyciężał ten wilk zły. Ten, który nas nie pociągnie ku dobremu, ale ten, który nas moment sprzeda każdej chorobie i każdej porażce. Dlatego warto zastanowić się nad tym, co dajemy jeść. Bo jeżeli zaczniemy szukać takiego bardziej fajnego produktu, takiego, co nie jest zwyczajnie dostępne o każdej porze, ale będziemy się starać, będzie on dla nas wartościowy, będziemy też dawać ten uśmiech, tą radość, ze względu na to, jaka jest sytuacja, co się wokół nas dzieje, będzie zwyciężał ten dobry wilk, bo on będzie karmiony, tak? Dzięki temu będziemy rosnąć w siłę, będziemy czuć się wartościowymi, wspaniałymi ludźmi. A tylko to, co jest w nas wartościowe, tak naprawdę buduje nas, daje nam wielką siłę i to nas jeszcze bardziej wzmacnia i no co tu dużo kryć, zawsze każdego z nas te wartości wyróżniają w tłumie. Wartości każdy ma różne i to nie ma znaczenia jakie, tak? Gdzie szukać naszej wartości? Ano w naszej trójcy jedynej własnej, którą mamy w środku. W każdym człowieku mieszkają tak naprawdę trzy postaci, trzy osobowości, jak zwał, tak zwał, ale mamy tam, o przepraszam, ale mamy właśnie w sobie dziecko, czyli ja czegoś chcę. Mamy w sobie takiego zwykłego dorosłego, który po prostu wie i mamy rodzica, który coś musi. I jak można chcieć? Można chcieć właśnie jak to zwierzątko, tak bez niczego i w ogóle, szczerze zęby. Można czegoś chcieć bawiąc się czymś, można czegoś chcieć robiąc coś, tak? Bo ja tego chcę i nie liczy się sposób, nie liczy się to, kwestia, jak to zdobędę, czy to jest realne, czy nie. Jest jeszcze taki aspekt naszej osobowości, który mówi, ja muszę, bo tak trzeba. To jest ten właśnie rodzic taki metaforyczny w nas i ta część naszej osobowości bierze sobie na nasze barki coś, co jest czasami za duże dla nas. Coś, czym możemy się spokojnie z innymi podzielić, ale ten taki egoizm mówi, nie, ja sama dam radę. No i oczywiście jest jeszcze ten dorosły w nas, który po prostu wie, czego chce. Skoro czegoś potrzebuje, pójdę na ten kurs. Skoro czegoś jeszcze więcej chce, po prostu pójdę tam i zdobędę. Tu nie ma emocji, tu nie ma jakiejś takiej satysfakcji z tego, że będę to miała. Nie, to jest po prostu wiedza. Satysfakcja jest wtedy właśnie, kiedy są emocje. I emocje, moi drodzy, właśnie mogą być takie, tak? Mogę być wściekła, ja Cię nie lubię, ja Cię nie kocham. Jedna część naszej osobowości tak mówi, tak? Bo mnie wkurzyłeś z różnego powodu, tak? Bo sytuacja mnie wkurzyła, bo kraj nas wkurzył, bo rząd i tak dalej. Sami wiemy, ile mamy sposobów, które nas wkurzają. Ale może być też ta emocja, która po prostu pozwala nam się cieszyć. Która nam pozwala się przytulić do siebie samego. Też do innego człowieka, żeby po prostu pokazać, że życie jest piękne. I te dwie dwoistości są w nas, tak? Kwestia tego, której bardziej będziemy używać, zależy od nas. Zależy od tego, jak chcemy pojmować świat. Czy będzie ten dobry wilk, czy ten słaby, ten zły. No i oczywiście ten dorosły. Dorosły, on się nie zastanawia nad tym. On po prostu zdobywa wiedzę. Wiedzę zdobywa właśnie w sposób tradycyjny, książkami. Wiedzę zdobywa też internetowo. Często ta wiedza, słuchajcie, jest, no co tu dużo mówić, jest zbyteczna. Po
prostu łatwo dostępna, nie znaczy, że ona jest nam potrzebna. Jest też część taka osobowości, o której już powiedziałam, to jest rodzic. I rodzic też może być dwojaki, ta dwoistość, tak? Może być taki krzyczący, wrzeszczący, więc ciągle ma pretensje. Zrób tak, dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego jest tak, jak my do dzieci mówimy? Dlaczego znowu czwórka, nie piątka? Tak? To jest właśnie ta część naszej osobowości. Ale jest też druga część naszej osobowości, tego kawałka rodzica. To jest ten rodzic wspierający, który mówi właśnie, cokolwiek zrobisz, jest to piękne. To jest twoje doświadczenie, a ja zawsze jestem z tobą, będę przy tobie i podam ci rękę. I ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie zapominać, żeby nie patrzeć na tego złego wilka, który właśnie szczerzy i powoduje to, że czujemy się inni, gorsi. Bo tak naprawdę to, co my mówimy, to jest mało ważne. Ważne jest to, jak nas ludzie odbiorą. I odwrotnie, to, co ludzie mówią, też jest mało ważne. Ważne jest to, jak my to odbieramy. Bo o to właśnie chodzi, żebyśmy odbierali to zgodnie z sobą. I żebyśmy właśnie pokazywali, że w życiu można grać fair play. Czyli jeżeli już rozmawiamy właśnie z pozycji dziecka, to daj fajne informację taką zwrotną, czy chodźmy w rozmowę z pozycji rodzica, tego wyrozumiałego. Jeżeli rozmawiamy jako dzieci, rozmawiajmy też między sobą jako dzieci. Jeżeli emocje, to emocje. Jeżeli coś musimy robić, też to róbmy w tych granicach, ale nie wykorzystujmy sytuacji, że skoro ja muszę, to ty też musisz. No powinniśmy w ten sposób. Bo w życiu chodzi o to, słuchajcie, żeby grać tak, żeby wygrać. Jeżeli chcemy wygrać, to tak naprawdę patrzymy, jak inni to robią, podpatrujemy coś, rywalizujemy zdrowo, zachęcamy też, żeby inni też chcieli wygrać. Natomiast jeżeli gramy, żeby nie przegrać, to patrzymy tylko na siebie, tak? Żeby dojść do tego momentu, gdzie chcemy. Nie patrzymy na innych, a często podcinamy im skrzydła. Tak? I teraz jest 20 slajd i znowu się zmieściłem.